Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Oh shit, man! Zanglij się, ty kurde łysolu głupi. Wkurzają mnie troszeczkę ci ludzie tam co wyskakują. Okej, okay, weźmy sobie skrzynię manualną. Okej. I bierzemy manualna. Wow! Aha, okej. Okay. Myślałem, że zmienili tłumaczenie, że naprawili to w sumie. I próbujemy. Od razu dwójka. Tutaj się z dwójki rusza. Naprawdę. Okej, okay. I teraz uwaga. No tak, mam teraz tą kontrolę trakcji, więc dodżem powinno mi się lepiej driftować. Skopałem. Znaczy nie powinno tak zarzucać przede wszystkim. No i rzeczywiście jest lepiej. Ale troszeczkę też trudniej wpaść, wiecie, w lift. Jest dużo łatwiej, ale coś się nie czuję tego troszeczkę. Nie ma się co dziwić, w końcu mam włączoną kontrolę trakcji. Samochód jest tak ustawiony, żeby po prostu dobrze się trzymać drogi, a nie ślizgać na niej. Zgadza się? O, tu jakiś gracz sobie stoi. Co on się tak patrzy? A, hordem, dobra. I uwaga! Uuuuj! Yeah! Zobaczcie, coś z tego jest! Ładnie idzie, ale coś za łatwo, wiecie? Powiem wam, że te stunty, wszystkie drifty, skoki, naprawdę mi dają dużo kasy. Z tego względu, że ja mam te wszystkie takie ulepszenia, wiecie, mnożniki na gotówkę dla za wyczyny. Także, oj, koleś chce mnie dodać do ekipy. Nie wiem, czy to dobry pomysł, co my właściwie będziemy robić w tej ekipie, ale dobra, zaakceptuję. Jak będzie blisko mnie, to będziemy mogli przy driftach zarabiać więcej kasy. O Jezus. Co on robi? Au. Kurde. Słabego ma tego Forda, co? Wow, wow! I kurde. Dobra, za wolno. O, teraz tak, teraz będzie się udać. Pod górkę ciężko. Ciężko z tą trakcją, kurczę, się ślizgać, naprawdę. Ale, słuchajcie, spadek trafik. Yeah, nawet całkiem przyzwoicie poszło. Uuuuj, oj, zobaczcie, przesterować jest ciężko. Yeah, pięknie. On chce gdzieś ze mną jechać, ale ja chyba nie chcę jechać z nim. Bo ja tu muszę driftować! Kurde. 300 dolców, to jest trochę kasy zawsze. Za każdy jeden taki ślizg się dostaje. Raz udało mi się wyciągnąć aż... ile tam było? Ojej, kurde. Nie, przeszkadza mi ten koleś. Momentos. O, właśnie tak. Na razie mam, ja tu muszę driftować. Nie mam czasu się bawić, wiesz. Cześć. No cześć, Pepa. Ja też mam Forda GT, ale wolę mojego Dodge. No spaduwa, man. Co za koleś. Ja tu muszę ćwiczyć driftowanie, a nie jakieś tam pierdoły. Hell yeah! Okej. Nie. Dawaj, naliczaj. Jest! Ha, ha! Dobrze. Uda się. No nie, ale zobaczcie, 1400. O 28.
dwa dobre ślizgi. No jest trochę, co? A jeszcze lepiej, jak znajomy koło nas driftuje, bo wtedy tak się naliczają te punkty, że no nie macie pojęcia, co się dzieje. O! No a niestety koleś nie chciał się ze mną bawić, więc niech spada na drzewo. Teraz driftuję trójką. Wcześniej ledwo, jak miałem słabszy tunik, to ledwo dwójką można było driftować, a teraz... Łez, leci jak szalony. Bez kitu. W ogóle dzisiaj chciałem sobie przetestować F1 2014 na kierownicy i wiecie co? Gra się w ogóle nawet nie uruchomiła, no tak się wkurzyłem. Wydałem na nią ze stówę. A teraz włączając ze Steama, nagle jest ten ekran taki, gdzie są napisy, że to jest F1, jakiś tam produkt, zastrzeżona marka, inne takie tego typu rzeczy. A potem czekasz godzinę i nic się nie ładuje. No i już na pewno nigdy nie kupię tej gry z tej serii. Na bank. Moi się w dupę pocałują. No człowieku, wkurzyłbyś się też, jakbyś wydał tyle kasy, a później nie możesz nawet włączyć gry. No ja pierdzielę. Jak to tak może być? No ale dobra. Podriftowałem sobie trochę. Ile kasy zarobiłem? Troszeczkę. Chyba z 10 tysięcy? Nie, ze 4 tysiące albo z 6 tysięcy gdzieś zarobiłem. Dobra, teraz porobiłbym sobie jakieś wyzwania. Ogólnie zbieram cały czas na jakiś fajny samochód. Nie wiem, czy to będzie Aventador, prawdopodobnie tak. Wyścig do obserw... O właśnie, ja zawsze sobie sprawdzam, jak mi idzie na tym obserwatorium. I zobaczę, jak mi pójdzie teraz, no, jak już mam tą kontrolę trakcji włączoną, powinno pójść lepiej, no, siłą rzeczy jeżdżę teraz sporo lepiej, ale czy na pewno będzie mi szło dobrze? Zaraz to sprawdzimy. Yeah! Teraz ich wymęczę. Oh yeah, coś czuję, że to będzie moje zwycięstwo. Zajście mi, abym jeździł na kamerze z tyłu. Więc spróbuję ten wyścig tak pojechać. To jest dla mnie trochę ciężej, bo ja lepsze wyczucie mam na kamerze z maski, wiecie. Zresztą tak mi się też fajniej gra, przyjemniej po prostu. No ale jeśli chcecie bardzo, to nie ma sprawy. O kurde, ja już mam 1103 punkty tuningu w tym moim Dodge'u. Nieźle. Jeszcze jest ciężko, no ale już nieporównywalnie lepiej niż wtedy, kurde. Bez porównania. Oh yeah. Hell yeah! Zobaczcie, jak to moje cudo przyspiesza. To jest coś wspaniałego. No spaduwa, koleś! No i gdzie mi zajeżdżasz drogę? Mój Dodge jest cięższy od tej twojej pierdziawki. Kurde, ale go rzuca. Nawet na tej kontroli trakcji, wiecie? I tak trzeba się tutaj bawić z tym gazem, żeby nie dodawać za dużo przy wyjściu. Zobaczcie, ten sobie normalnie jedzie, a ja driftem. Ja wiadomo, że oni są zaprogramowani. No cholera! Dobra. Okej. No, spadaj! Jak się wpycha! O nie! Taki kozak byłeś? Ha, ha. Dobra, muszę się ogarnąć. Koniec tych zabaw. Jedziemy w końcu. Gówniano te nitra działa. Znaczy trzeba trafić w odpowiednie chyba obroty. Wtedy dopiero czuć ten power. No ale dobra. Dogońmy tych z przodu. Okej. No! Kurde. Ciężko takiego dziada wyminąć. Pieprze. Biorę tą kamerę. Na tamtej się nie da jeździć na kierownicy. Okej, robimy duży łuk.
Ale taki średnio duży. Wyszedł. Kurde, patrzcie jak on mieli na tej pieprzonej trójce. Ja pierdziele. Ten pieprzony Ford, znaczy no Ford, dobrze mówię, mnie wkurza. Jezus Maria! Zobaczcie, za bardzo miele do cholery, no i ja. Jakbym z Mielca był. Kurde, ja nawet nie dodaję gazu mocno, a oni tak mieli na tej dwójce pieprzonej. Kurde, no, a mam włączoną kontrolę trakcji, to jest najlepsze. Lekko nitro dodasz, a on już na pełnych obrotach na czwórce mieli kapcia, no kurde. O, tutaj ładnie się udało wyjść, chociaż raz. No nie, no na tej kamerce to bez nieporównywalnie lepiej się jeździ niż na tej z tyłu, kurde. Jak chcecie, to grajcie sobie sami na tej kamerze z tyłu. Mam to gdzieś. Ja jeżdżę tak. Jest dużo lepiej. No kuźwa! O nie! O nie! Kurde, ale rzuca, no nie! Ten Ford mnie od samego początku prześladuje. Już się na samym początku spychał, drań pieprzony. Dobra, tu trzeba uważać przy końcu, bo są te pieprzone samochody. Jest! Wygrałem, ale tamten już się gdzieś tam zbliżał. Jest i tak ciężko opanować ten samochód. Kurde, bez dwóch zdań. 10 tysięcy? Ile wygrałem? 13 tysięcy. Nie, to punkty były. Cholera wie, ile wygrałem kasy. Chyba mam ze 100 tysięcy teraz, tak? Sprawdźmy. 100 tysięcy 6. Całkiem dobrze, no co? No dobra. Co my tu mamy jeszcze do roboty takiego? Mówiliście, żebym na tą wschocznię pojechał. Boże, dobra. Gdzie jest Salt Lake City? Tu. Rzutu się dużo punktów i te części i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Ja lubię wyzwania robić, ale lubię te takie, o. Te, gdzie się robi na jezdni. Bo mi nie zależy na tym, żeby jak najszybciej robić, tylko żeby dobrze się bawić przy tym. Przede wszystkim. Kurde. Ciężko ogarnąć tego dodge. Beski. Złoto? Yeah! Polecimy, polecimy, polecimy! Yeah! Udało się zdobyć platynkę, ale dopiero na skrzyni manualnej. O rany. Jaka część? Zajebista, no nie pogadasz. Dobra, zmieniamy z powrotem na automata i gitara. No dobra, no to chodźmy sobie teraz robić coś jeszcze. Co my tu mamy? Także skocznie ja niespecjalnie lubię. Teraz już widzicie czemu, tu test podjazdu. No dobra, zobaczmy teraz. Okej. Okay. Ciężko trafić między samochody, cholera. Jeszcze jak się o nie obcieram, to już w ogóle. Tracę cały mnożnik do cholery. Nie! Dalej, 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 dodge. Dalej, 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 dalej. Tak, 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 tak. Jeee! Okej. Okay. Platynkę udało się zdobyć. Jakie części? O! Jest! Całkiem nieźle! Zamontowałem nową część, ale fajnie! No dobra. Czyli tu jest lipa. Aha, mówiliście, żebym sobie te radary poznajdywał. Dzięki temu poodblokowuje się więcej nowych wyzwań, tak? No okej, okay. Dobry pomysł w sumie. Tu mam jakiś radar nieodkryty. Chwila, to musi być gdzieś tutaj.
No kurde, jak się tu dostać do cholery? Chwileczkę, ja to naprawię. No jak się tu dostać? Zobaczcie, ej, nie widać tego radaru, nie? No to ciekawe. Chyba, że z wyskoku jakoś. Można się po prostu teleportować i już. Ale no nie mam opcji. A może po prostu trzeba z drugiej strony podjechać do siatki i to wystarczy. Teraz to sprawdzimy. Chyba wystarczy. Tak coś czuję. No, i, a, no nieźle. Yeah. Dobra, i zobaczmy, co się odblokowało. No rzeczywiście, coś nowego jest, ale ja już robiłem te wyzwania. Co tu mamy? Test jazdy po linii, zobaczmy. Tutaj też kilka wyzwań offroadowych trzeba zrobić. Dla właśnie Silverado. Między innymi podjazdy. O, to będę mógł zrobić tym samochodem. Tylko nie wiem, jak mi jazda po linii wyjdzie. Okej. Cholera, mnożnik straciłem do diabła. A tu, żeby patynkę zrobić, trzeba mieć cały chyba mnożnik, ale zobaczymy, może się uda. Chociaż myślę, że ten samochód jest trochę za wolny, no ale nie traćmy nadziei. Jezus, jak wąsko, no. Jest brąz. Jest srebro. I jest pieprzone złoto, ale platyny nie ma. Część jest zajebista, więc będę musiał powtórzyć. Powtórz. Cofniemy kawałek, żeby już mieć rozpęd. Ten samochód jednak potrzebuje trochę rozpędu, żeby ogarnąć. Ja właśnie nigdy nie robiłem tych wyzwań na podjazdy, wiecie? I zaraz sobie to też sprawdzę, jak to działa. Okej. O, trzymaj się linii. No tak, będzie mi lepiej. Trzymaj się, dobrze. Świetnie ci idzie, Silverado. Oby tak dalej. Jak nie stracę mnożnika, to naprawdę będzie dobrze. Dobra, okej. No, gdzie? Gdzie? Nie! No, co? No jasne. Dawaj, Silverado. Platynka, jest! Udało się! Hell yeah! Pięknie! Ładnie ulepszone Silverado. No dobra, chodźmy teraz zobaczyć... chodźmy teraz, moi drodzy, zobaczyć te podjazdy. Jak to tutaj wygląda? Umiejętności. O Jezus, ile tego jest? No nie? Dobra. To musi być gdzieś w górach, tak? O, tu coś jest. Jazda po linii. Uuu, tutaj też sporo można zdobyć. Ale, ale. Spadaj z tym, jak się z tego wychodzi. Tu. To nie. Prędkości. Skoki. Ojej, ja tu muszę tym dodżem zaraz wbić. Chyba, że to są właśnie takie... taka punktacja dla tego samochodu. No tak, przecież on ma mniejsze. O, tu jest coś. To jest podjazdu. Kurde. Staw znacznik. Muszę tu kawałek podjechać. I hop. Dobra. No i zobaczymy, na czym ten podjazd polega. Prawdopodobnie na podjeżdżaniu. Jak nie trudno się domyślić. No ale chyba trzeba po prostu jak najszybciej podjechać pod jakieś strome zbocze. Zbocze. Tu? Nie tu! O kurde, chciałem prosto jechać! Ale to wcale... to tu chodzi. No dobra, to zrobimy inaczej. Ciekawe. To wcale nie trzeba mieć tej wersji... tej takiej super offroadowej. Rajdowej, no. Ciągle zawsze zapominam. Tu można jeszcze punkty zdobywać dodatkowe. Nieźle, nieźle. Jakiś szczurek tu biega. Okej.
No i zobaczymy, zobaczymy. Hell yeah! Dawaj, 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 yes! Udało się! Wow, okej. Wow! Naprawdę nieźle się teraz tuningował. Dobra, co tu jeszcze mamy? No właśnie, o, fajnie, fajnie tutaj jest ogólnie. Gdyby to była test prędkości. No właśnie, zobaczę, co, jak będzie tutaj w przypadku Dodge'a, ile ja punktu będę mógł zdobyć. Ja tylko ten Dodge i Dodge wiem, ale to jest takie moje ulubione auto. Dobra, no i zobaczmy, jak to teraz wygląda. No. No a Dodge'em tak nie do końca fajnie. No ale sprawdźcie, może akurat się coś zdobędzie. Okej. Kurde, po przesiadce z tamtego muła do Dodge'a jest nieporównywalnie, kurde. Lepiej, oczywiście. Bez kitu, jak on pędzi. O, okej. Dobrze. Dawaj Dodge. Dawaj, 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 dawaj! Tylko złoto. Mogło pójść lepiej, ale tam na początku skusiłem z tym. Bo wyjechałem z kołem za asfalt, o. I dlatego lipa trochę była. Ale tutaj jeszcze jest gdzieś skok. Zobaczmy właśnie. Test prędkości, test skoku. O kurde, to musi być dobre, bo tu jest chyba z górki. Zaraz to ogarnę. Tu już widzę, że ktoś ćwiczy. O Jezus, offroad. No dobra, ale tutaj jest dosyć wysoko. O, i stąd sobie aż zjadę. Normalnie. No co jest? Kurde, nie! Co jest z tą myszką do cholery? Jakie gówno! Jeszcze raz. Trzeba z samej góry zjechać. Jazda moim Dodge'em po offroadzie to jest jak jazda na sankach. Zobaczcie. Gaz do końca i się nie rusza praktycznie. No jedziemy, jedziemy. Zobaczymy, ja w ogóle nie wiem, gdzie ta skocznia jest. Zaraz ogarniemy. Kurde, bez kitu, jak na sankach. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Dziwnie. Okej, okay, dobra, może się uda. Jest platynka. Ale było ciężko dosyć. I zobaczymy. Uuuuj! Zobaczcie na to! Zajebiaszczo! No dobra. To teraz... Co tu jeszcze mamy? No to nieźle, nieźle. 1138 tych punktów. To jest naprawdę fajny wynik. Test podjazdu to sobie daruję. A tu mamy test prędkości. Test jazdy po linii. Ucieczki. Podjazdu znowu. Po linii. Precyzji, tak. Już widzę, jak precyzję robię Dodge'em. No już tutaj za wiele tych wyzwań nie ma dla mojego Dodge'a, bo on już jest i tak nieźle zrobiony. No tysiaka ma prawie, więc... Znaczy ponad tysiaka. Ale tu chyba mogę coś lepiej zdobyć, bo to się losują te części, prawda? Czasami można zdobyć naprawdę coś dobrego. Zobaczmy, czy tu mam w ogóle szansę. Jezu! Jeszcze raz. Kuźwa, no i stał tam jak debil. Nawet go nikt nie odholował do jasnej cholery. No nie da się. Muszę jakoś powolutku w ten zakręt wejść, naprawdę. O tak o. A i tak zarzuca. Kurde. Jezus. Ech.
Ręce opadają, no nie da się skręcać tym. A, bo by tak widać, jakbym, nie wiem, nie mógł skręcić albo nie widział tego trafika wizowego w ostatniej chwili, ale to tak nie jest, bo nawet jak skręcisz na bok, to później już tego nie wykontrujesz i jedziesz siłą rzeczy na tego pieprzonego trafika, no nie da się go ominąć normalnie. To jest slalomu. No naprawdę już niewiele tych wyzwań zostało. Tutaj coś mamy, no dawaj, koło Seattle, musimy coś porobić. Tak, jazda po linii. O, tu może być ciekawie. Plus zero, o! Najlepsza część to plus zero. Ale zobaczymy, może akurat. Okej. No, czemu? O, przez trafika przenika, no kurde, jak tu się nie denerwować? Nie da się nie denerwować. Okej. Okej. Kurde. Nie, ale ja tu mogę zdobyć dobrą część. Znaczy ten, no. Dobry czas. Bo widzę, że tutaj się da. I powtórz. Mówię wam, tu się da. A w ogóle to ja mam sporo tych części wszystkich. Ja zaraz zobaczę, czy w KG nie mogę stuningować jakiegoś samochodu przecież. Bo ja mam tam jakieś takie słabsze, często jest tak, że wygrywam jakąś część i wysyłam ją do KG, a w KG przecież wszystkie mam te samochody. I zobaczymy, może jakieś te takie słabsze się powsadza i akurat się podniesie statystykę auta. No pewnie, że tak, zaraz to obczaję. Walele. Platyna! O, jak bliziutko było! Kurde, ja się nie spodziewałem, że tak blisko. Jeszcze raz. Kurde, ale rozpędzony był skubaniec. Uda się, na pewno. Dalej, Lucek, dalej. Przegoń tego Lambosa. Tak, złoto. I... jej! No dobra, ale wygrałem sobie naprawdę fajne części. Chodźmy teraz do tego całego KG. I zobaczmy, czy ja będę mógł stunigować jakiś samochód, który już posiadam. No, powinienem w sumie, tak? Dodge jest fajny, ale zerknijmy teraz na kolekcję. Powiedzmy, że chciałbym sobie stuningować. Właśnie, czy tu się wygrywa tylko części wyczynowe, czy też inne? Ha. MP4 sobie chyba stuninguję o tą. Zobaczmy. Wrażdżat. O Jezus, ale popsuta. Naprawiamy. Kurde. Nie spodziewałem się, że aż tak. No dobra. Da się coś... Ej. Nie da się, ale lipa. No. Nie da się cholera tutaj powsadzać dobrych części. Chyba te samochody zaznaczone po prostu wykrzyknikiem można stuningować lepiej. Zobaczcie, jak tutaj. Ferrari. Warsztat. Mechanika. I coś tutaj niby jest, że można wsadzić. Ale to mało coś tego. Naprawimy. Kurde, tu jeszcze trzeba naprawiać te samochody, ale kurde, ja nie wiedziałem, że GT3 tak rozwalona jest, ona naprawdę jest mało wytrzymała. Tu mogę jakieś. Nie, pójdę sobie dalej. O, tu mogę wsadzić do wersji ulicznej mojego Skyline'a, zobaczmy co się stanie. Też troszeczkę rozwalony, ale niedużo. Okej, skumajmy. Dupa, chyba wszystko automatycznie wsadza. Dziwne. No nie? Przyczepność się zwiększa, tak? Przyspieszenie spada. Dziwne to wszystko. Hm.
To nie da się tak, ale dziwne to jest, jak przecież wysłałem te części tutaj i tyle ich było i naprawdę niektóre były przecież dobre, a nie da się ich tutaj używać? Dziwne to jest naprawdę. W ogóle ostatnio, o właśnie, dostałem tego Forda z tych osiągnięć, ale to sobie ogarnę już w następnym odcinku. A na dzisiaj bardzo, moi drodzy, wam dziękuję, że byliście ze mną aż do teraz. I trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!